z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto Słowo Pańskie. Ta prośba ucznia, naucz nas modlić się, jest tak wysłuchana przez Chrystusa w dwójnasób, dlatego że mówi na koniec: o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Myślę, że pierwszym darem, który udziela nam Bóg, a kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, jest Duch Święty. Ale te słowa też Ojcze nasz, które Chrystus nam daje, to mówi Tertulian, święty z III wieku, mówi, że to jest takie streszczenie Ewangelii. I może zatrzymajmy się na tych 7 prośbach, które Chrystus nam zostawia jako swoją modlitwę. To jest Jego modlitwa. On zawsze modli się i wzywa Ojca. Często słyszymy w Ewangelii: Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I tutaj zwraca się do Niego w tym takim aramejskim słowem Abbanie, tatusiu, które skraca dystans tak naprawdę. Pokazuje całą bliskość Chrystusa do swojego Ojca. Nikt w Starym Testamencie nigdy nie zwracał się tak do Boga. Nikt nie mówił do Niego Abba. I to jest pierwsze słowo tej modlitwy. To jest słowo, które tak osobiście dla mnie bardzo pomaga, kiedy przychodzę na modlitwę i moje serce jest takie puste czasem, suche. I wtedy często powtarzam: Ojcze, Ojcze. Dlatego, że tym słowem modlił się Chrystus. W ten sposób zwracał się do swojego Ojca. To okrzyk miłości, to okrzyk zaufania. I jest to jednocześnie okrzyk do tego, który jest wszechmogący, który jest stworzycielem, bo mówi Chrystus: niech się święci Twoje imię.
To znaczy, że Bóg, który jest Ojcem, jest jednocześnie tym, który jest w niebie, który jest wysoko ponad nami, tym, z którym jestem bezpieczny tak naprawdę, dlatego, że moje życie jest w Jego ręku. Jest zdolny uchronić mnie przed niebezpieczeństwem. On z perspektywy nieba widzi to, czego my nie widzimy. On z perspektywy wysokości stworzenia widzi to, czego my nie możemy dostrzec. Mówi, niech się święci imię Twoje, ale nie po to, abyśmy my Go uświęcali swoją modlitwą, nie. On ma być uświęcony w nas. Mamy głosić Go słowem i świadczyć o Nim swoim życiem. W Ewangelii w Marka czytamy: niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ta krótka prośba, niech się święci imię Twoje, to taka najkrótsza modlitwa uwielbienia. To modlitwa, przez którą mówimy Bogu: dziękuję Ci, że jesteś. I dziękuję Ci, że mogę czerpać z Twojej światłości, z Twojej świętości. Przyjdź królestwo Twoje, mówi Chrystus, i w ten sposób w tym świecie materialnym głosi królestwo ducha. W tym świecie, w którym musimy ciągle uważać, żeby zadbać o siebie, zadbać o innych, żeby pracować. I w tym świecie, on mówi, jest coś, czego nie widzimy. Nasza wolność znajduje swoje źródło w królestwie, które daje nam Bóg. W tym świecie Boga, w którym ufamy Mu. I Chrystus porównuje to królestwo do ukrytego skarbu, do drogocennej perły ukrytej na głębinach morza. Trzeba się postarać, aby to królestwo odkryć. Chrystus uczy nas prosić o to królestwo dla nas wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są nam bliscy, ale dla wszystkich. Abyśmy wszyscy byli w tym królestwie ducha. Jak bardzo to kontrastuje, wiecie, z tym pierwszym czytaniem, w którym tak pięknie Abraham rozmawia z Bogiem. A może jest w tym mieście 50, a może 40, a może 30. Czy zniszczysz to miasto ze względu na tych, którzy są sprawiedliwi? Czyż sprawiedliwi mają zginąć razem z bezbożnymi? I wiemy, tego nie usłyszeliśmy dzisiaj w tym czytaniu, że ta modlitwa, która była takim wyrazem przyjaźni Abrahama z Bogiem, to nie wystarczyło. Bo jedynym sprawiedliwym w tym mieście był On. Tymczasem modlitwa Chrystusa, którą On nas uczy, jest modlitwą skuteczną. Jest modlitwą, która obejmuje wszystkich. I my mamy się modlić za wszystkich. Również za tych, których potępiamy, których czyny potępiamy. I w tym momencie wojny jest to wielkie dla nas wyzwanie, abyśmy modlili się również za naszych nieprzyjaciół. Czytamy u świętego Pawła w liście Rzymian: niech już grzech nie króluje nad waszym śmiertelnym ciele. To jest właśnie królestwo Chrystusa, w którym mamy walczyć z grzechem. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ona ma się spełnić w nas, tak jak ona spełniła się w Jezusie. Chrystus w Getsemanii, w sadzie oliwnym, mówi: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Napisał Dante, że Jego wola, Boga, jest dla nas pokojem. To trudne, wiecie, niekiedy powiedzieć Bogu: nie moje plany, ale Twoje plany. I mam te słowa wypowiedzieć
nie jakoś tak z rezygnacją, półgębkiem, odwracając jak zagniewane dziecko twarz, a niech ci, jak już nie może być moje, to niech będzie twoje. Jeśli już nie można inaczej, to się zgadzam. Ale łaskę ci robisz, się zgadzam. Mamy je wypowiedzieć tak jak Maryja, która wypowiedziała te swoje fiat, niech się spełni przy zwiastowaniu. Niech się spełni jak najszybciej, bo to o tym mówi ta forma gramatyczna. Tego najbardziej pragnę. Chcę, żeby to się spełniło. Jestem niecierpliwa, aby Twoja wola spełniła się. U nas w kościele jest tutaj taka adoracja czwartkowa o godzinie 20. I to jest na wspomnienie modlitwy Jezusa w Getsemanii, kiedy Chrystus wypowiadał te słowa: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jest taka godzina ciszy przed Najświętszym Sakramentem, kiedy uczymy się, aby wola Chrystusa spełniała się w naszym życiu. Kiedy w ciszy mówię: Bogu, chcę być razem z Tobą i chcę, aby Twoja wola spełniała się w moim życiu. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chrystus zachęca nas do tego, aby prosić o to, co nam jest niezbędne. Abyśmy pozwolili Mu błogosławić te nasze powszednie zmagania o pracę, o chleb, powszednie zmagania o to, by wyrosło coś w ogrodzie. On chce być razem z nami. Myślę o tym takim zawołaniu świętego Benedykta, który mówi: módl się i pracuj. Ora et labora. To znaczy, niech ta modlitwa będzie zjednoczona z pracą. Niech moja praca będzie zjednoczona z modlitwą. Ale modlimy się też i o ten chleb duchowy, o Eucharystię, aby żadne książki, filmy, gry, aby nie zwyciężyły w takim naszym, w naszej walce o to, aby zdrowo się odżywiać, aby odżywiać się Bogiem. To szczególna modlitwa dla tych, którzy szukają pracy, aby umieli ją znaleźć, ale też i modlitwa wspólna. Mówi Chrystus: daj nam, abyśmy umieli się tym chlebem dzielić, abyśmy umieli się dzielić z potrzebującymi. Mówi Chrystus w kazaniu na górze: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko, mówiąc o jedzeniu i ubraniu, będzie wam dodane. Taki jego nauczanie o tym, żeby była hierarchia, żeby te rzeczy materialne nie stały na pierwszym miejscu. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie tylko prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, ale i przebaczamy. I to jest bardzo trudno przebaczyć. Jest nam wszystkim trudno przebaczyć. Uczymy się od Chrystusa, który z wysokości krzyża mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo przebaczenie, prawdziwe przebaczenie, pełne przebaczenie wymaga sprawiedliwości. I dlatego bardzo często nasze urazy wracają do naszej pamięci, wracają do naszego serca. Ale mamy na nie patrzeć tak jak Bóg patrzy na nas, na nasze winy, kiedy klękamy przy kratkach konfesjonału: przebacz mi, Ojcze. I my mamy tak patrzeć na naszych dłużników. I nie wódź nas na pokuszenie. Mówi święty Jakub, że Bóg nikogo nie kusi. To słowo aramajskie bardziej wyraża to, żeby nie dopuścić, byśmy ulegli pokusie. Prosimy Boga, aby był blisko nas w chwilach pokus, abyśmy umieli na Nim się oprzeć. Mówi Chrystus: módlcie się, również w tym ogrodzie Getsemanii, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dla Chrystusa jest pierwszy warunek tego, aby pozostać blisko Niego, aby nie ulec pokusie, aby zwyciężyć. Mi osobiście bardzo pomagają takie słowa świętego Pawła z listu Koryntian: wierny jest Bóg,
i nie pozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Ale nas zbaw ode złego. To aramejskie słowo zły można przetłumaczyć jako zło z małej litery, jako zło z dużej litery. Jako zło moralne i jako osobę. Jest to taka najprostsza forma egzorcyzmu. Najprostsza forma obrony przed złem. I to zło może być albo doświadczone, albo uczynione. I myślę, że to przede wszystkim o tą drugą formę zła modlimy się. Abyśmy nie czynili zła, bo ono jest najniebezpieczniejsze. Jest to coś, co może być przyczyną naszego wiecznego potępienia. A więc zbaw nas od popełnienia zła, od zrobienia czegoś złego. Nie zawsze będziemy odczuwać uniesienie, dreszcze i uniesienie duszy, kiedy będziemy mówili o modlitwie Ojcze Nasz. Ale warto od czasu do czasu się zatrzymać i poanalizować, co Bóg chce im powiedzieć poprzez modlitwę Ojcze Nasz. Bo w ten sposób mówimy Bogu, naucz mnie modlić się.